Lotnisko w Sztokholmie. Wylądował samolot Polskich Linii Lotniczych LOT. Warszawa-Sztokholm to jedna z najstarszych regularnych linii międzynarodowych LOT-u. Dwa razy w tygodniu kursują samoloty TU-134. W ostatnich latach szybko rośnie frekwencja. 60% pasażerów to Szwedzi. Już w przyszłym roku zwiększy się ilość rejsów. Wzrasta również liczba połączeń transkontynentalnych. Zanim jeszcze LOT zaczął latać nad Atlantykiem, czynna była linia Warszawa-Kair. Do Paryża samoloty polskie kursują 6 razy w tygodniu. Co drugi dzień, największe w naszej flocie pasażerskiej, Iły-62. Lecimy Kopernikiem i stwierdzamy naocznie, że i tutaj na brak frekwencji narzekać nie można. W przyszłym roku projektuje się otwarcie drugiej linii bezpośredniej z Warszawy do Lyonu.